Zaczynamy galę strajfę, czytę główną część. Kategoria półciężka, Patryk Grabowski kontra Szymon Wrzesień. 6 lat jest starszy Wrzesień, ale warunki fizyczne zdecydowanie po stronie Grabowskiego. On natomiast ma 2 razy mniej walk zawodowych niż jego przeciwnik. Ale na pewno należy zwrócić uwagę na jakość sparing partnerów Patryka Grabowskiego. Jest to sam Jan Błachowicz. Patryk czynnie bierze udział w jego przygotowaniach. Mniejsze doświadczenie, ale faworyt tutaj jest niestety jeden. Ciemne spodenki, czerwone owiki, Patryk Grabowski, Szymon Wrzesień, owiki niebieskie i te spodenki jaśniejsze. Na pewno musi się wystrzegać tego, co zrobił Grabowski w walce na Strife 2, kiedy przegrał z Michałem Dreczkowskim. To była świetna walka, ale tam niepotrzebnie się podpalił, poszedł na wymiany i to możliwe, że zabrało mu zwycięstwo. Jest dużo bardziej doświadczony Wrzesień i mimo tego, że jest skazywany tu na porażkę, to pamiętajmy, kategoria półciężka i chociażby jeden z takich ciosów jak trafi, to może być niebezpiecznie, natomiast na razie to trafia Patryk Grabowski. Grabowski posiada bardzo dobre warunki fizyczne. Ciosy proste, umiejętność wyczucia dystansu oraz poruszanie się na nogach to jest... Pięknie trafił teraz Patryk Grabowski w tarapatach, jest Szymon Wrzesień, blisko sędzia Jarosz, to może być koniec walki, potężne ciosy, Patryk Grabowski! Szybko przed czasem, pierwsza runda, bez niespodzianki, przed zrobił robotę perfekcyjnie. Brawo, Patryk Grabowski! Możesz puszczać. Nie było niespodzianki, zrobił Patryk Grabowski to czego się od niego wymagało. Pierwsza runda, skończenie. Mocne ciosy przyjął Szymon Wrzesień i skapitulował pod nawałnicą uderzeń przeciwnika. Starał się wywierać presję. Bił te zamachowe ciosy po to, żeby trafić Grabowskiego, ale nic nie robiło to wrażenia na Grabowski. Spróćmy jeszcze raz. Najpierw trafia prawym. Cały czas był bardzo skupiony. Patryk Grabowski wiedział, co chce zrobić, tak jak mówi Albert. Znalazł sobie dystans lewą ręką, trafił, dołożył prawy, a potem, kiedy tylko zobaczył, że Szymon Wrzesień jest już naruszony, to rzucił wszystko pod siatką, zasypał rywala gradobiciem ciosów. Powiedział Patryk Grabowski, kiedy z nim dzisiaj rozmawiałem, że cały świat i cała polska scena MMA jednego dnia o nim usłyszy i zrobię wszystko, żeby do tego doszło, no na razie jeden z pierwszych kroków właśnie ku temu, a tymczasem jest sędzia Jarosz na środku, posłuchajmy. Panie i panowie, w pierwszej walce Gali Strife mierzyli się ze sobą Szymon Wrzesień i Patryk Grabowski. Walka zakończyła się w 57 sekundzie rundy pierwszej przez techniczny knockout, a jej zwycięzcą zostaje Patryk Grabowski! A zatem drugie zwycięstwo zawodowej karierze, pierwsze na gali Strife po tym nieudanym debiucie na Strife, a teraz dokłada zwycięstwo